Witam wszystkich. Kurde, nie cierpię tej dżungli. Zaczynamy. Nie ma co odwlekać na później. Dobra, idziemy na spotkanie z mrocznym wędrowcem. Kurde. No tak, jeszcze fioletową. No i super. Cierniowy kolos. No, drzewka to wrażliwe na ogień, wiadomo. Fetyszyści. Chris. Do dzikiego berdysza. A, to są potwory. Jest bosior pierwszy. Seria pocisków. Wyjedz. Gwiezdny okaleczacz. Figurka. Tego już nie będę zbierać. Bo też bez przesady. Nie mamy obrony, 208. Czaszka ze skazą, spoko. Co za maczetka. Dwa sloty. No właśnie, to jest niska szybkość ataku. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie, ale... No na razie wszystko dobrze. Legowiska arachnidów. No to mamy pierwszy punkt. Idziemy dalej. Ale dużo czytelniejsza ta dżungla jest, mam wrażenie. Chociaż ja wiem. Jest tak samo kiepsko jak było. Nie cierpię tej dżungli. Ale nie spotkaliśmy się tu dzisiaj, żeby marudzić. Jedziemy z tematem. Trupia głowa. Coś z tego będzie. Niskiej jakości gizarma. Fetyszyści. Jest bosik, nawet żeby wytestować kabliczkę. Był bosik. Wielkie berło to na pewno podniosę. Coś wypiłem. Spoko. Ładnie sypie dzisiaj. Coś z tego będzie. Jest pierścionek jeszcze do sprawdzenia. 18 do many. No to lipa.
Jedziemy dalej. Ale bardzo ładnie sypie, no nie mogę powiedzieć, że nie. I level 34 odporności jego na tą chwilę. Chris, Pass i Brylant, tak? Dziki berdysz. Potrzebuję. No kurde. To nie za dobrze. Co tu mamy? Tu będzie dżungla pewnie łupieżców. Nie będzie, okej. Okay. To tutaj będzie grota. Tak. Strasznie daleko od tego portalu. Tego waypointa. A zajebiste te głowy dzisiaj lecą, super. Jestem zdumiony. No dobra, prostą mapę mamy rozlosowaną. Nie powinno być źle. Amulecik. Pająki też raczej wrażliwe na ogień, to nie powinno sprawiać problemów. Wielkie berło. Uniesiesz. Kurde, następna fajna jedenka. Aj. Co to jest grane? No dobra, tyle. Miłego dnia życzę. Jeszcze w Ludgolain Meshiv opowiadał mi o swoim zamiłowaniu do jadeitowych figurek. Ze swoich wypraw kupieckich przywiózł całą kolekcję takich posążków. Pokazałbym mu twoją statuetkę. Okej. To oko Khalima. Tylko ono może pokazać prawdziwą ścieżkę prowadzącą do Mefista. Umieść je w kostce Horadrimów wraz z innymi relikwiami. Sorry dziadek, mam troszkę ważniejszą sprawę niż pogaduchy z tobą. Witam. I co ty powiesz na to? 15 000, 15 000, 4000, 1600. Rewelacja. 20 do wytrzymałości, to nie? Idziemy tam, 20 zdrowia zawsze dobrze przyjąć.
Cóż, dałem ci moje słowo i doprowadziłem cię na miejsce tak, jak obiecałem. Ale żałuję, że tu wróciłem. Ta cuchnąca dżungla nie może być tym pięknym kurast, które opuściłem. Nie wiem, czym jest to całe zło, ale to oczywiste, że musisz je powstrzymać. Mogę się jedynie modlić, aby ci się udało, zanim dżungla pochłonie ostatni ślad po mej ukochanej krainie. Chwała ci. Ta jadeitowa figurka uzupełni mą kolekcję. Masz. Od lat jestem posiadaczem tej statuetki ptaka, ale uważam, że to uczciwa zamiana. No, figurkę za figurkę. W sumie raczej średnio. Stąd, nieprawdaż? Jestem alchemik Alcor. Zajmuję się przyrządzaniem eliksirów i mikstur, więc mogę ci czasem coś sprzedać, jeśli będą ci naprawdę potrzebne. Ale nie przychodź tu zbyt często. Nie lubię, kiedy mi się przeszkadza w pracy. Bardzo przyjemny człowiek. A, to złoty ptak Kuilecha. Przyjmijmy podziękowania. Zajmij się czymś, a ja w tym czasie zbadam popioły z wnętrza figurki. Potem możesz wrócić i zobaczyć, co dla ciebie przygotuję. Witaj. A! Przyrządziłem dla ciebie miksturę z prochów Kuilecha. No i fajnie. 20 zdrowia. Nigdy nie zapominaj, że twoim ostatecznym celem w Kurast jest zniszczenie Mefista. Starożytni Horadrimowie uwięzili Pana Nienawiści w wieży strażniczej, która znajduje się w murach miasta świątyń Travinka. Zapamiętaj to dobrze. Jedynym sposobem na wejście do więzienia Mefista jest zniszczenie artefaktu znanego pod nazwą Kuli Zniewolenia. Taka kula. Mefisto używał tego artefaktu do kontrolowania kapłanów Zakarum oraz ich wiernych. Mhm. Kulę można zniszczyć jedynie za pomocą prastarego korbacza zawierającego ducha jedynego sprawiedliwego kapłana. Kalima, tak? Wkrótce po uwięzieniu Mefisto zdeprawował kapłanów Zakarum. Wszyscy przeszli na stronę ciemności. Wszyscy, hejo, za wyjątkiem Kalima, Kuehegana Wysokiej Rady. Kuehegana. Mefisto polecił pozostałym kapłanom z Rady, by zabili Kalima, rozczłonkowali go, a następnie rozrzucili jego resztki po całym królestwie. Kapłan Sankekur zastąpił Kalima jako Kuehegana, a w końcu stał się uosobieniem Mefista w świecie śmiertelników. Dobra, myślę, że tyle informacji nam wystarczy. Wrócę sobie jednak tędy portalem. Siemano, Narfek, witam. Będzie znacznie bliżej niż 60 punktów teraz. No, pułapka. No i kolejna pułapka. Chociaż czy ja wiem, czy będzie bliżej? Jeżeli tu będzie przejście dalej, to tak, a jeżeli nie, to wracamy się do miasta. A, jest jakieś przejście, okej. Coś ten najemnik jest nie taki dzisiaj.
fetyszyści. Jest przejście. No pojemniczek taki, ała. Już myślałem, że zbugowany w dodatku. Kompozytowy łuk. Cóż to jest? Takiego czegoś nie kojarzę w ogóle. Aha, to nic nie jest, okej. No co ten najemnik naprawdę? Trochę przegina pałkę. To lepiej chyba, że ja tu solo chodzi, naprawdę, jak on ma tak pomagać. Będzie ta dżungla czy nie? Na razie się nie zapowiada i pewnie od razu na moczary wyjdziemy. O, jest dżungla. O kurde. Szmaragd ze skazą, super. Wejdźmy tu. I pyk, szmaragd bez skazy. Rewelacja. Runają. Ała. I w żywotność. Co tam dzisiaj jedliście na kolację ciekawego? Uła, no to chyba... A, to boss. To chyba tracisz kolejkę, bo to już późno dosyć. O, amulet zielony. Katan. Sieć widali. O. Elegancko. Jogurcik? A jaki smak? Keczupowy w smaku. O, kolejny. Słupia głowa, może znowu jakaś fajna. Dwa do eksplozji trucizny, zostaje. Ała, ale mnie tu piorą. Ej, duch nie żyje. 354 zdrowia mam. Thank you.
Dobra, za długo tutaj już schodzi. Strasznie nie lubię tej dżungli. O, kolejna runa. Ciężkie rękawice do sprawdzenia. 24 odporności na zimno. To na zimno by już było 63, ale no ja wiem. Zostawię je na razie. Można je wrzucić na Mefista na przykład. To lipa. Ała, ała, ała. No oczywiście. Mam nadzieję, że się nie rozmleczę ten trzeci akt na 3 godziny i w miarę to pójdzie. Lekkie płytowe buty. Nie mam identyfikacji, okej. No lej go, lej. Okej. To już będzie Gibbin. Trzeci akt to jest dramat. Nie, tu będzie portal. Jest. No i dobrze, no i fajnie. Pęknięta buława, no to raczej mnie nie interesuje. On tu będzie... Tak, tu już będą wielkie moczary. Dobra, to wracamy. Ale bez tego topaza nigdzie się nie ruszam. No ładnie, to fakt. Mmm. 226 maksymalne obrażenie. Ale dzisiaj sypie szok od samego początku, cały czas leci coś żółtego albo coś fajnego. Bardzo mi się to podoba, aż jestem ciekawy, co poleci z Mefista. Jestem pod wielkim wrażeniem jak na razie. I te rękawiczki nam przed chwilą poleciały, te buty trzeba zobaczyć właśnie. Ale to na spokojnie, za chwilę. Muszę pilnować, żeby tego ducha mieć cały czas. 381 zdrowia. O, berdysz eteryczny. Nie mogę. Musisz. 1,40. 18,39, no to nie. Nie unoszę już nic więcej. Za duży rozstrzał, 1,40. No, leżeć tam. I poziom 36 jego odporności. Ale super, leci jak burza na razie. I ten lucik. Ja jestem ukontentowany bardzo dzisiejszym przechodzeniem trzeciego aktu. O. Mamy swój identyfikacji, te buty sobie zobaczę. Jestem przeciążony. No bo nie to podnosisz co trzeba, co to jest Korseka?
co za buty. 3 do zręczności, 10 do szybkości poruszania się, 12 do maksymalnej wytrzymałości, 25% przywracania wytrzymałości. Nie, lipa, lipa. Tą korsetkę w jakiś sposób bym sobie zerknął. No nie, co to może być. Dobra, to jest tutaj. Teraz fokus. Nie będzie się działo. Amulet. Okuta kula. O, nadziak za to bym sobie sprawdził. I to nawet nie eteryk. 3 sokety. O ludzie. O ludzie, jak to sypie dzisiaj. Coś się wydarzyło z tym lutem, na pewno. Masakra. Gram od pół godziny, a jest dobrze. Miłego dnia życzę. Niech nikt nawet nie mówi, że nie, jest super. Jeden do umiejętności zimna dla czarodziejki. Nie mam pytań. Nie mam pytań o to, co się dzisiaj dzieje. Chyba za ciepło, no to już nie tak fajnie. Witaj. Jeszcze ten nadziak, 3 sokety. Ja pierdykam. Nic niemożliwe aż. Poszły bon. Dobra. Jest Gibbin. Ale i zejście niżej tu będzie na pewno, na 100%. Korseka dobrej jakości. Też 3 sokety. 7,17. 18,39. Nie. Też kurde, 3 sokety. Na razie można wziąć. Okej, okay, tutaj jest zejście do podziemi. Teleportował? Ale sypie. Nie poleciał Gibbin. Ojej. No trudno. Nie jest, nie, nie jest. Jest jakiś pierścień. Za to muzyka jest bardzo ładna w trzecim akcie. Mocno taka przygodowa. Jeszcze patrzę za tym gostkiem. Tym zabójcą duszy, czy jak on się nazywa. Dobra, idziemy. Czy to 12 obrony. To brzmi sensownie całkiem. Będzie boss. Jest tutaj gdzieś. No bij to, gościu. To nie bij tego, no. Jak masz stać i patrzeć, to spoko. Więc
To nie mam pytań. A, wąskie przejście już nie są takie cwane. Jazda z fetyszystami. Schodzimy niżej. Co za duch straszny. Mroczny kształt. Poziom! Fajnie, fajnie. Pierścień słaby. No nie dalej, nam dzisiaj będzie pochodzić się z biżuterią, widzę. Na dół. Diament. Oj, one wybuchają. Runa nef. Ja nie mogę. Coś się chyba zbugowało bez kitu. Nie, żebym narzekał. A ci upierzcy takie rogi mają teraz. Teraz sobie zobaczymy z bliska jakiegoś. No, rewelacyjna pasta. Żeby nie było powtórki z wczoraj. Dobrze cię widzieć. Ale mamy dropy. To jest rekompensata za to, że się wczoraj film zaciął. Kościana tarcza z soketami. Z dwoma. Opat ze skazą. One takie maski mają. Aj, aj, aj. To akurat słabe bardzo. Mikstura wzmocnienia. Chris, kolczy, rękawice. Nie, tego nie będę sprawdzał nawet. Dobra. Co tu jest? Już mówiłem na dół. Sam to powiedziałem. Ja to jestem udany. No dobra. Parę stworków więcej padło. Na zaś można puścić. I źle idziemy. Tu całkiem naokoło będzie trzeba przejść teraz.
Leśny doktor Endugu przed nami. Boicie się leśnego doktora Endugu? To jest fachowiec. Znachor. Szaman Endugu on się teraz nazywa. No proszę, a nie wrażliwość na ogień. Klip go! No i po kozaku. Stoi na pułapce. Zbroja płytowa. Dobra. Uchodzimy stąd. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam cię również, kolego. To wspaniałe zrządzenie losu. W mózgu Khalima zawarta jest wiedza o słabości Metista. Umieść go w kostce Chora Dreamów wraz z innymi reliktami Khalima. Okiem, sercem oraz korbaczem. No worries, miet. Co to dało? 157 obrony. 27 odporności na ogień, 1 do umiejętności oszczepu i włóczni. Co tu się dzieje dzisiaj? Siedem na błyskawice, to go wolę te 27 na ogień. Ja pierdykam. Możesz to nosić? Dzięki. Oła. Szkoda trochę tego, tej szybkości odzyskiwania równowagi, ale... Ale jednak obrona. Te odporności 15-6 też nie są jakieś wielkie. Idziemy na wielkie moczary. Nawet mamy blisko bardzo stąd. Ale chory drop dzisiaj jest. Ja nie rozumiem tego. No niby trzeci akt już, nie? Już nie mogą zawsze puklerze lecieć. O, kolejny. Same wspaniałości. Pożywia fetyszystów. 34. I pyk, hełmik dla najemnika. To już tak groźnie. O, boss. Boss błysków, a ja przed chwilą odporności zdjąłem. No, rewelacja. Duszek musi być. Boss.
Szukam punktu nawigacyjnego. On tak będzie całkiem na zboczu. Zupełnie nie po drodze do niczego. Jeden i drugi ominął. Strzelinkę. One manę wyssają jeszcze, ajej. Smutna sprawa. No niepotrzebnie to zrobiłem. Co to było? Pęknięty napierśnik, tędy nie. Chociaż... Tak też może być. To będzie osobna kładka zupełnie na ten waypoint. Skrzynka, runa nerw kolejna. Dobrze, dobrze. Ale fajnie zieje tym ogniem, jakby benzyną pluł. Przy twarzy ma niebieski płomień i dalej dopiero się robi żółty. A zawsze myślałem, że to inferno. Ametyst zyskał. Aha. Mamy jakiegoś unikata. O, i zwój nawet do niego. Łami brzeszcza, to obrona 49, fajne. Okej, tu nie ma żadnych odporności. 50% szansy na otwarcie rany, to niepotrzebne. 50% szansy na blok. Atakujący otrzymują 10 punktów obrażeń. Wjeżdża. Super. Oj, nawet mam swój wygląd tutaj. Fajnie. Długa lacha. Jakieś pytania? Dobry wieczór, witam. Mam dzisiaj jakąś szaloną serię dropów. Od samego początku, jak zacząłem grać, lecą takie itemy,
Jarnowy kamień. Warto sprawdzić. To mogę wyrzucić w sumie. Pokazuj, no większość pogoniłem albo gdzieś tam zostawiłem w terenie, ale dzisiaj wypadł na przykład taki unikat, łami wrzeszczot. Amulet bodajże plus jeden do umiejętności lodu dla czarodziejki, te rękawice, jeden do umiejętności oszczepu i włóczni, plus 41% do obrony, 27% odporności na ogień, skraca czas działania zamrożenia o połowę, skraca czas działania trucizny o 25%, 25% do Magic Findu. Amulet? Tak, sidła widali. 15 do zdrowia, 20 do odporności na zimno. O. A to jest dosłownie kropla w morzu, nie? Przez te 48 minut, co tu się działo, ja nie mam pytań. Aż strach pomyśleć, co z Mefista poleci. Pewnie nic. Wspaniały ogółem, to jest żaden wstyd. Nadziak na 3 sokety, zbrojka na 3 sokety. Teraz szukam waypointa. Ach, rzutem na taśmę już łapałem tą studnię. Zastanawiałem się, czy się uda dobiec, czy nie. Niezłe kongo. To będzie tam, będzie kładka i za nią będzie jeszcze jedna kładka. Musi tak być, już nie może być nigdzie indziej. No jednak. Jest. W bólach. Zaś się stamina skończyła. Może tu będzie jakieś przejście? Aha, to jeszcze nie było to. A bo teraz zgłupiałem trochę. A, no i tak z ciekawostek to Gitbin mi nie poleciał z bosika. Dzieje się tak czasem, już się z tym parę razy spotkałem. Ej, co jest? Dlaczego tak się stało? No nie mówcie, że to będzie tu. Jak tak? Dobrego dnia. 15 tysięcy za głowę. Ciekawe. Nie tam. Oh.
Pasek by się przydało zmienić. Nie tu wlazłem. Pierścionek, topaz. No idź, panie. Siły. Bidne te pierścionki dzisiaj strasznie. Burzowe drzewo teraz. Idę. Burzowe drzewo. Leży burzowe drzewo. I dolne kuras. Straszne małpy. Trójząb. Zakarumita. Obrażenia 200 równo. Zaraz będzie więcej, zbliżam się do poziomu. Bazar Kurast. Jest boss z przekleństwem. Poziom. 226. Co tam się stało na tych schodach? Ej, widzieliście to?
Ametyst. Nadkruszony ametyst. Miło. ...410 punktów zdrowia. O, wielki talizman. Pierwszy talizman dzisiaj. Zejście do kanałów. Zrujnowana świątynia. Oj, oj, oj. Myślałem, że to wojowniczka Sabrina. Trochę tak z zaskoczenia. Ogromny miecz. Trzy sokety. Ale to lipa. Oj. O, jeszcze jeden los. Księga Lam Essena. Nie no, trzeba wziąć. Nie uniosę już nic więcej. Ale duży ten bazar. 421 obrony. Większy niż mi się wydawało. To na pewno. Tam jest grobla. Grobla świętego Jerzego. Tu jest punkcik. Nie, tam będzie górny kuras, no jak. Grobla będzie dalej dopiero. Wbijamy w kanały. Odejdź ode mnie. Wypiłem mi wytrzymałość. Domany. Szkoda miejsca. Nawet na sprzedaż nie będzie jakiś bardzo cenny. Ja.
Płytowy pas. Nie głupie. Trzy wyjścia i zero zejść. Aby tylko gdzieś na środku nie rozlosowało. Bo i tak może być. I pyk, hełmik. Klejnot. Mikstura wzmocnienia. Hełm, co to jest? Zielona szabla, to będzie anioł. Udało ci się znaleźć serce Khalima, które wciąż przepełnione jest odwagą, by stanąć naprzeciw Mefista. Umieść je w kostce Horadrimów razem z pozostałymi reliktami Khalima. Okiem, mózgiem oraz korbaczem. Spoko. Plus 7 do przywracania zdrowia. Kurde. Sierp anioła. 75 do skuteczności ataku, 250% do obrażeń zadanych nieumarłym. Może zostawię na razie. Anioł, to z tego co pamiętam, fajne bonusy do zdrowia są. Czy zdrowie? All right.
Łowca wrzący kafar. Tu jest grobla świętego Jerzego. Też boss. Czarny okaleczacz. Można by tu zajść w sumie. Zapomniany relikwiarz. Powoli, powoli. Gdzie są moje relikwie? Ile tu siły potrzebuje? 51. No dobra, podejmę ją na razie. Telefon muszę podłączyć. Okej.
A skoczmy. To co, wysoka rada? Zakarum. Jeszcze bosior. Spaczony grymas. O, miło, miło. Jestem przeciążony. Żółty trójząb to sobie wezmę. Jeden do szczelina. Za mało many. O kurde. Nareszcie. Tak skończy się zło. No zdecydowanie, 253. Ale pyszne itemki lecą dzisiaj. Nie mogę. Ale brzydko zrobione w porównaniu do reszty. Te schody do kazamat. Trochę tak na odczepne. To ciekawe. Kadawry. Czy kadawery? Potrzebuję klucza. Nie mam kluczy? O kurde. Tak nie powinno być. Lipa. Witam. Czego potrzebujesz? Kluczy, a to jest u Hratliego. Ciekawe, czy jest Natalia tutaj. Jest Natalia. Jak już mówiłem, rzuciłem zaklęcie na nabrzeże, aby... To strasznie fajnie. Mówisz, że brzydko? 7 do wszystkich odporności. Nie. Witaj.
i to ja rozumiem. Nadkruszony rubin. Ała. To się zasadził za ścianą. Gizarma, 3 sokety. Gizarma, 3 sokety. Nie. Lipa. Oj, 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 stygijczycy z bossem. Co tu jest? Coś nam potrzeba? Nie. Jeszcze wampiry z bossem. I poziom. I 279 i 409 zdrowia. Dobrze, dobrze. Tu w kazamatach dużo jest zamkniętych skrzynek. Klucze to jest must have. Ty no, zatrzymaj się, gościu. Amulet. Pięć do energii, 6 odporności na trucizny. Pęknięty płytowy pas. Spalenie many. Diabelski pożeracz. Wszystkie szczeliny go ominęły. Jest zejście. Ała, ała, ała. O! Oh. Wow! Teraz raszujemy jak największe grupki. Runa Itch. Okej, okay, lecimy po Mefista.
Ciekawe, co nas tu przywita na wejście. Ja myślałem, że boss. O, tu był boss. Jednak. Ała, 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 ała. Kurde. Sklepali go. Miłego dnia życzę. Witaj. I on teraz bez aury. Ajej. Trudno. Oj. Zaklęty ogień jeszcze. Ale killer. Dobra. Jest ich tu jeszcze. Żółta macha. Wajan, pustoszyciel. Zielona maska. Moja maska. No i pyk. Nienawiść Mefista sączyła się niczym jadem. Metys ze skazą. Mówiłem, że z Mefista nic nie poleci. Za dobrze leciało przez cały akt. Metys ze skazą, jeszcze jeden, okej.
Zrobiłem, jak mi kazałeś, Tyraelu. Znalazłem świątynię Zakarum. W najdalszym zakątku świątyni trafiłem na ponure zgromadzenie mego towarzysza wędrowca, Talrasze i wielkie zło, które musiało być wcieleniem pana nienawiści, Mefista. Wtedy usłyszałem głos. Był jak tysiąc igieł w moim sercu. Moi bracia, po długim oczekiwaniu znowu stoimy zjednoczeni. Piekielne wrota zostały przygotowane, a czas naszego ostatecznego zwycięstwa jest w zasięgu ręki. Niech droga do piekła stanie otworem. Zło, które raz zostało pokonane, powstanie na nowo. Spowite w przebranie zwykłego człowieka, kroczyć będzie między niewinnymi, a groza pochłonie tych, co mieszkają na ziemi. Niebiosa zapłaczą płomiennymi łzami. Trawi padną przed niegodziwcami i całe stworzenie zadrży na widok płonących sztandarów piekieł. To, co widziałem, nie było przeznaczone dla oczu śmiertelnika. Wrota są gotowe. Nadszedł czas, abyś przybrał swoją prawdziwą postać. Robimy czwarty akt. Tam zacząć, to są trzy zadania. Nie w mieście, nie w mieście. Nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Siema, Gostek. Dobrze znowu cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda ci się tutaj trafić.
Twierdza Pandemonium jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami, tak jak ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym. I musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę ci pomóc poza kilkoma okruchami mądrości. Bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka. Twojego triumfu. Niech chroni cię światło, a moce niebios rozświetlają twój szlak. Ale mi przygadałeś. W tej zapomnianej krainie dawno temu uwięziono mroczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual. A przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Pomimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez mroczną trójcę i wypaczony przez ich przewrotną moc. Zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci. Upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty, wezwanej z otchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. No tak, ale jest uwięziony w tej postaci od wielu stuleci. To czemu ty tego nie zrobiłeś? Oblicze katana. Trzeba by trafić pasek z odpornością na błyskawice. O. Co zrobić, żeby postać rozwinąć? A co zrobiłeś do tej pory? Małą twierdzę już zrobiłeś. O. Co ja ci mogę powiedzieć? Na pewno ładować w drzewka, no. Zniszczenie, przywrócenie. Nie w mieście. Nie.
tak naprawdę magiem to rozwój jest zauważalny do pewnego etapu, potem już nie bardzo. Ja sobie tutaj na chwilę muszę zobaczyć, jakie mam runy. Są 3 nefy, 4. I jest 1L. 1L. Jakieś LD nie ma. Tir jest też 4 sztuki. Mhm. 4 nefy. Etch. Jedna sztuka. Dwa tale. Jeden ral. I dwa itchy. Teraz tak. Nie wiem, czy tu będzie cokolwiek widać. Jest taka baza runek. Dobra. Idziemy po Izuala. Teraz punkty pójdą w siłę, okej. Już jestem w piekle jedną nogą. Ale do ekspa dużo daje. Maszkarony. Yeah.
Oj, klepią go trochę. Jeden do wiru, jeden do upiornego wilka. Ej, czemu do mnie? Nic do siły akurat daje. Można by było jakiegoś sprytnego słopa zrobić, bo to potrzeba jest 3 punktów siły. Nie wiem, czy mam coś takiego w skrzynce. Bo szkoda mi tych punktów. Albo zresztą. Potrzebuję mana. Naprawdę to wygląda jakby benzyną pluli. Fascynacja włócznia z kości, spoko. Thank you.
czasem, że mi zaufał. Widzisz, to właśnie ja powiedziałem Diablo i jego braciom o kamieniach dusz. I o tym, jak je splugawić. To ja pomogłem Mrocznej Trójcy powrócić do waszego świata. Planu, który tak dawno rozpoczęliśmy, nie może powstrzymać żaden śmiertelnik. Piekło jest tuż, tuż i niedługo rozleje się po waszym świecie niczym wielka fala krwi i koszmaru. Ciebie i cały twój gatunek czeka zguba. Zapomnienie będzie jego nagrodą. O, teraz są dwa punkty. Dzięki ci za ułożenie do spoczynku okaleczonej duszy Izuara. Niech chroni cię światło, a moce niebios niech rozświetlają ci drogę. Jeśli jednak to, co mówisz, jest prawdą, to obawiam się, że przez cały czas robiono z nas głupców. Izual pomógł Diablo i jego braciom sprawić, by nie wiedząc, czym to grozi, użył przeciw nim kamieni dusz. A teraz moce kamieni zostały wypaczone. Dysponując ich połączoną mocą, Mroczna Trójca będzie mogła obrócić świat śmiertelników w przyczółek piekła. A do umiejętności dwa punkty, tak? Witaj. Jest to potępionych. Jedziemy. Wiosku. Nie masz karon. Masz karony, to może są te małe? O, 24 akurat. A to jest nasza cała odporność na błyskawice, okej. 5 do siły, 5 do zdrowia, 1 do siły, 9 do zdrowia, 6 do many. Dobrze jest. Lepiej być nie musi.
Diablo z błyskawicy i tak bije obrażeniami fizycznymi, także... Jeszcze na tą chwilę to nie jest aż takie ważne. A tutaj szukamy zejścia niżej, bo to obok niego będzie portal. Jeszcze... Ui, obosia. Rzuć amulet! Yummy. A co go tak naklepało? Nie zdążyłem zauważyć nawet. O. Ostro się robi. 15 do odporności na błyskawice. 20 na zimno. 36 do odporności na zimno. Pyk. Kolejny wspaniały przedmiot. 10 do energii, 3 do many, 36 do odporności na zimno, 15 na błyskawice. Ojen! Dobry wieczór. Ojen! Ale dzisiaj jest fart. Czego ci trzeba? Co tam jeszcze? Skraca czas działania trucizny o 25%, 6 do Magic Findu. 20 do odporności na zimno. Pyk. Ja mam takie słabe pierścionki? Huh. Nawet nie wiedziałem. Mam jakieś skrzynce? Nie. Aha, nie, 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 aha. Brawo ja. Trup pożerca. Trzysta trzydzieści dziewięć obrażeń.
Idziemy dalej. Jak to ładnie. Masz Karol, tutaj dopiero. Gdzie już całkiem ładnie klepią te stworki tutaj. Wrona. Ała. Opika. No pika może być ciekawa. Diament ze skazą. Waypoint. Shael. Jestem przeciążony. Shael.
Shael Eth. Shael, jedna sztuka. Pyk. Naprawdę. Gratulacje. Udało ci się, na pewno. Nawet sam diablo wyczuł wielkie drżenie mocy, kiedy kamień duszy jego brata został rozbity. Nadeszła pora, by odnaleźć i zniszczyć samego diablo. Ale strzeż się. Lepiej nie lekceważyć pana grozy. Mm-hmm. Samotnie zniszczył miasto Tristram i spaczył wszystkich szlachetnych bohaterów, którzy chcieli go powstrzymać. Tym razem trzeba go pokonać na dobre. Jego duch zostanie wygnany, kiedy zniszczony zostanie kamień duszy, w którym jest zamknięty. Powodzenia. Chociaż będzie to nasza najczarniejsza godzina, to może przemienić się w chwilę triumfu. Tak. Witaj. Dzięki, dzięki. No, fajnie. Aż się wierzyć nie chcę, że Tala dało trzeciego. Cztery odporności na zimno, a to? 27 na ogień. Witaj. Chodź, Halibut, pokaż co masz. Nie. Dziewięć na trucizny? Gdzie tu teraz trucizny? No dobra, podejdźmy sobie. A więc dalej, prosto w legowisko grozy. A więc dalej, prosto w legowisko grozy. Wiedz, że najświętszy przybytek Diablo chroni pięć pieczęci.
Zerwij każdą z nich, a droga do ostatecznej rozprawy stanie przed tobą otworem. Okej. Zbagowany najemnik. Droga różdżka. O! 3 do więzienia z kości, 1 do niedołężenia, 2 do wybuchu zwłok. Jeleni łuk. Świetne wejście. Rdzawy żar, spalenie many.
O, dobrze by było, jakby on zginął teraz, ten najemnik nasz. Wystawię go tu naprzód, żeby rycerze byli. Są rycerze, dobra. Dobrze. Czego ci trzeba? Ja bym chyba wolał diamencik sobie nosić. Chociaż do diamentu mamy bliżej niż do szmaragdu. Dobra. Chodź. Za mało masz. Możemy sobie zrobić dzisiaj podejście do Diablo, ale nie sądzę, żebym go zabijał. Zobaczymy, jak to pójdzie. Diablo jest dosyć odporny na ogień. I nie czuję się za bardzo na siłach, żeby to robić. Nowe zyra, ty klepiesz, koleżka.
Boże. Jeden do wiru, jeden do wścieklizny i dwa do wścieklizny, jeden do dzikiego szału. Wściekliznę, dziki szał. No jest fajne. Można wziąć na sprzedaż. Wręcz na jedno gniazdo. Dzięki. O, runa tal. Kolejny tal. Czwarty. Poziom 368. Demoniczne rękawice. Żyj, chłopie, żyj. Najemnik na pewno na strzała. Z
Spróbować można, kurczę. Nie dojdzie nawet. O, wow. No tak myślałem. Oj. No dobra, no to by było na tyle dzisiaj. Jutro sobie coś pofarmimy i zabijemy Diablo. A na dzisiaj ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do jutra. Witaj. Czego ci potrzeba? Czego ci trzeba? Witaj. Thank you.